Szczęść Boże, witam Was w cyklu Symbole Jana od Krzyża. Skończyliśmy omawiać wrogów naszego zbawienia, ciało, świat i zakusy szatańskie. Czy pokonując tych wrogów naszego zbawienia, człowiek już jest całkiem bezpieczny w drodze ku Bogu? Nie, bo jak w każdej drodze spotkają go trudy i przeciwności. Święty mówi, jak się przed nimi zabezpieczyć. Mówi, że droga do Boga to jest droga cnót teologicznych. Tak najpewniej, najbezpieczniej można go osiągnąć, można się do niego zbliżyć, idąc drogą wiary, nadziei i miłości. Święty te trzy cnoty teologiczne rozumie pod pojęciem szat różnego koloru. Pierwszą szatą, najważniejszą, jest szata wiary. Symbolizuje ją kolor biały. Biel jest oznaką godów, wesela, jest oznaką czystości, oddania się jednemu oblubieńcowi. Bo wiara też jest, jak mówi święty, ciemną nocą. Czyli iść uzbrojony jedynie w wiarę, to trzeba się zgodzić na to, że jest to wędrówka wśród ciemności, utrapień, bólów, cierpień i przeciwności. Człowiek nie może liczyć na pomoc ani od innych, ani z góry. Niebo wydaje mu się zamknięte, a Pan Bóg daleki, nieobecny. Przez cały czas wędrówki towarzyszy mu jednak przeświadczenie, że Bóg jest, Bóg nad nim czuwa i wyprowadzi go z tych niebezpieczeństw mocną ręką i potężnym ramieniem. Ma przeświadczenie, że wiara jest też tą cnotą najważniejszą. Jest ona podporą dla innych szat, dla innych cnót.